Siemanko, witam bardzo serdecznie znowu na kanale, z tej strony standardowo Iza. Dzisiaj zajmiemy się planowaniem września, w zasadzie rozkładaniem kasiory do kopert. Nie będę już robiła osobnego filmu z planowania, dlatego że jak zwykle za dużo się nie zmienia, a w zasadzie nawet będzie o wiele mniej niż co miesiąc, bo mamy mniejszy budżet. Ze względów takich tam różnych szacherów, maherów wypłatowych. Więc zacznę może od opłat miesięcznych. W tym miesiącu odchodzi nam opłata za wspólnotę, dlatego że dostaliśmy rozliczenie za pół roku ostatnie i mieliśmy ponad 1000 zł nadpłaty, więc mamy jeden tam, taki tam czynsz z kawałkiem do przodu. Dzisiaj zrobiłam już wszystkie opłaty, które są do zrobienia, tak wiecie, przelewem, a nie schodzą same z konta, czyli naszą kablówkę, polisy, zosi kieszonkowe, moje te audiobooki już sobie zeszły, telefony chyba też już zeszły, na pewno w tym miesiącu będzie jeszcze rachunek za energię, ale tym już ogarnia to mój mąż, to on to tam później zapłaci, ale założyłam około 300 zł, zobaczymy, czy po tych podwyżkach nam to wystarczy. Hipoteczny już zapłaciłam, 10 zostaje mi gotówkowy i ratę sobie też zaraz razem z tym spłacę, bo ja lubię tak, wiecie, mieć już z głowy, a nie żeby to tam wisiało i czekało. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o wydatki zmienne, no to nie dostajemy w tym miesiącu kieszonkowego. To jest taka największa zmiana. I co, i co, i co? Aha. Wydatki raz w roku zostają. Wszystkie oprócz samochodów, bo tam mamy dość dużą górkę i w tym miesiącu po prostu nie mamy na to kasy, więc nie wkładamy. Z funduszy uzupełniam tylko fundusz życiowy, dlatego że, zaraz Wam pokażę, bo ja nie pamiętam, któreś już uzupełniłam z pieniędzy sierpniowych. Zaraz zobaczymy. Aha, ze szkolnego trochę podebrałam, bo musiałam kupić ćwiczenia i zapłacić za polisę, więc tutaj zostało mniej. A to tu jest domowy. Aha, tutaj było pranie dywanu i naprawa komputera Zosi. A to też było w zeszłym miesiącu. O, muszę sobie to dopisać, bo zupełnie o tym zapomniałam. Patrzcie. Aha, ha, ha. Jeszcze jedno. Sobie zapiszę. 420 fundusz. Domowy. Widzicie? Dobrze, że sobie tak przejechałam, bo przynajmniej mogłam sobie to ogarnąć. Wakacyjne. Aha, tutaj też poszło na jakieś nasze wypady po drodze. Świąteczne nie. Rodzice dostali kaskę ze zdrapki. Dentysta. Prezenty tu nic nie ma nadal. Więc w tym segregatorze to nie było nic uzupełnione jeszcze, ale tutaj na pewno coś dorzucałam. Tak, dorzuciłam trochę kasy do Black Friday, chyba stówkę. Na urodziny na razie nic nie wrzucałam, walentynki też nie. O, na rocznicę. Wyciągnęłam tamte pieniądze, ale jeszcze 40 zł tutaj wrzuciłam już na przyszły rok. Mania. U Mani niedługo się skończy zdrapka, więc tutaj będzie też jakby co dofinansowane. O, urodziny Zosi. Tamte wymazałam, wszystko ładnie powyciągałam, jak szliśmy na urodziny. I tutaj sobie założyłam tym razem, że jedna czapeczka to będzie 40 zł. I tu jest tak mega, mega z górką, że tak powiem, ta kwota, więc nie musi być nawet całe to wyzwanie uzupełnione i już właśnie 4 dyszki tutaj włożyłam. Na urodziny dzieci też włożyłam 100, dlatego że mamy w maju urodziny mojego męża chrześniaczki Hanusi. Tu nic nie dokładałam. Tak, do 18 mojego chrześniaka dołożyłam 100, bo to jest mus. I teraz tak, komunii na razie nie dokładałam. Ale myślę, że zrobię to w międzyczasie, w miesiącu. Coś tu tam, wiecie, po te 2 dyszki, 3 dyszki, coś tam
podokładam, żeby było. Więc nie jest tak źle, coś tam jest uzupełnione. W ogóle ten segregator ma taki piękny kolor, powiem Wam. Za dużo mam tu kopert, się nie mieszczą, ale jest przepiękny. No dobra, koniec rozczulania się. Aha, chciałam Wam jeszcze pokazać. Mam nowy segregator do kosztów rocznych. I on ma taki kolor. I jeszcze jeden do wyzwań. I on ma taki kolor. Wzięłam sobie, żeby pasował też do tego troszeczkę. No bardzo ładnie to wygląda. Powiedzcie, taka butelkowa zieleń. Zamówiłam od magicznego budżetu. Zaraz jak się pokazały, bo się bałam, że nie zdążę. Żartuję. Ale bardzo mi się podobały właśnie te dwa kolory. Na ten chorowałam straszliwie. I te zaraz właśnie będziemy sobie rozdzielać moje koszty roczne. Więc tak wygląda. Aha, jeszcze z personalnych mam tutaj fryzjera. Jeżeli coś zostanie z tej kasy, bo nie, dokładnie nie wyciągałam co do złotówki, to pójdzie na mojego fryzjera, tak? Bo idę w tym miesiącu, raz na rok sobie idę. Czy tam dwa razy w roku czasem się zdarza. I jeśli nie, to po prostu zapłacę z konta, z pieniędzy, które mam tam zawsze jakimś tam buforze. No dobrze. Ale zobaczymy, co tu zaczniemy. Zaczniemy od tych rocznych. Tak będzie mi po prostu najłatwiej. Troszkę się spieszę, ale tak nie za bardzo, ale jednak troszkę, bo muszę do roboty, muszę. Zamówionka czekają. Mam jeszcze niestety kilka opóźnionych, ale już dzisiaj będę je wysyłać. Myślę, że tak w połowie września wyjdę na prostą i już wszystko będzie, wiecie, szło w terminie. Jak najbardziej. Aha, i jeszcze miałabym taką prośbę do osób, które robią zamówienia u mnie w sklepie, ponieważ ze względu na to, że niektóre produkty są bardzo czasochłonne, to tam jest czas oczekiwania nawet do 10 dni. I to są dni robocze zawsze, więc chciałabym, żebyście też wzięli na to poprawkę, jak piszecie do mnie, kiedy będzie wysyłka, bo się nie zmienia status. Bo dopóki ja tej paczki nie mam spakowanej, to ten status się nie zmieni. Ona zawsze będzie w trakcie kompletowania. Dopiero później, jak ja już mam etykietę i jest przygotowana, to piszę, że jest gotowa do wysyłki. Dobra, jedziemy. Podatki. 210 powinno być. I tu sobie chyba zrobimy też takie różne rozmianki, podmianki. Ja już część sobie rozmieniłam. Ale nie chcę, żeby te koperty, wiecie, były takie pękate. Dobra. Polisa mieszkaniowa. Tutaj zbieramy po 5 dyszek. Boże, już wrzesień. I tu wkładam 5 dyszek. Muszę w ogóle część z tych wydatków zmiennych przełożyć do na konto. A kurczę, ciągle nie mam czasu się za to zabrać. I tu jest tak. Polisa za samochód 200 i razem powinno być 600. Muszę ćwiczyć dykcję. 600. Tu jest 400. Raz, dwa, trzy. Układamy już takie grubsze. Chodźkaj. W ogóle jest kod rabatowy. Słuchajcie, do jutra, do 3 września. Za okazji Back to School. I właśnie... nie przygotowałam sobie znowu. A dobra, to później to zmyję. Wrzucę tylko tą dychę. Zostawię sobie to na później. Nie będę teraz tego robić. Kod rabatowy o treści BTS, czyli Back to School, daję Wam 10% rabatu na... Co tu jest? Też nie przygotowałam, Boże. Izabela.
też muszę to zmienić. Na cały asortyment, słuchajcie, ale tylko zostało dziś i jutro. Także jak ktoś miałby ochotę zrobić, planuje zamówienie, to zapraszam. I tu mamy co? Polisa Mercedesa. 200 zł. Jest ok. I jeszcze przegląd. O, może tak. Dobrze. Ja nagrywam ten film oczywiście zaraz po tamtym, ale wy zobaczycie go dopiero dnia następnego. O, i tu jest taka dziwna kwota i ja bym chciała jakoś tutaj to zaokrąglić. Jest 1920. Powinnam dodać 250, bo tutaj sobie zwiększyłam. To by było 1170. O, 2200 by było, jakbym dodała 280, nie? Tak, to damy tym razem 280. Jakoś sobie zaraz tutaj też zrobimy condensing. 280. O, teraz będzie mi lepiej, bo ja tak nie lubię, jak są takie nierówne kwoty. 2200 powinno być. Tu mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tysiaczek. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, czyli tu jest 800, raz, dwa, trzy, cztery, 900, 20. Tak zrobimy. To się zgadza. I teraz musimy mieć 2200, tak? Trzeba dołożyć. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 22. A to wraca. No i słupcie. Będzie tak, taka aż gruba ta koperta. Chociaż muszę to już rzucić na konto. Chociaż ile mi zostało? Do grudnia, no tak. Kolonie. No co jest? O. 250, 750. Tu mamy tak, 400, 600, 750. Się zgadza. Ok, Empik we wrześniu nie, Allegro we wrześniu jest. O, ja już mi zdrętwiała noga. Uzupełnimy sobie zaraz też wyzwania cotygodniowe, bo jak już robić, to robić, wiecie, ten film może być trochę przydługi, no ale trudno. Chociaż myślę, że nie będziecie narzekać, przynajmniej co niektórzy. 50. Super. I kukidu. Tu wrzucę po prostu dwie duszki, bo podróżało. 180. Powoli chcę sobie popatrzeć właśnie w przepisy i
zrobić taką wstępną listę zakupów na święta, ale taką, wiecie, rzeczy, które mogą stać długo, jakieś tam, wiecie, puchy, czy tam jakaś kukurydza, czy jakieś, wiecie, pomidorki, czy coś tam, zobaczymy, może tak, wiecie, w każdym miesiącu coś będę po prostu kupować, żeby naraz potem na hura tego nie trzeba było gromadzić. Dobra, i tym pięknym sposobem mamy te wydatki roczne ogarnięte. Ja sobie tylko później ogarnę te karty, więc odłożę sobie na boczek. Stówka pójdzie do funduszu życiowego. I tu mamy już 600 złotych. To jest taki nasz, wiecie, fundusz ala poduszka bezpieczeństwa. On niestety będzie rośnie bardzo pomału ze względu na to, że my mamy no kredyty. Nie da się inaczej. Ale na razie to się nie zmieni. Musimy trochę poczekać. Dobrze, i już tutaj żadnego więcej funduszu nie rypiemy. Okej. Koperty na razie nie są potrzebne do portfela. I zrobimy sobie, co my sobie zrobimy. Patrzę, jak widzicie, widzicie. Zrobimy sobie wydatki zmienne. No bo może od razu sobie zapiszę. Dobra, napiszemy tak. Wrzesień. Tutaj standardowo pójdzie 2500. No, musimy się zmieścić. Raz, dwa, trzy, czyli mamy 600, 700, 800, 900, 1000. Raz, dwa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Raz, dwa, 3, 4, 5. 1500 złotych. Ok, następnie paliwo. Muszę to zdjąć, bo mnie denerwuje. Drugi 09 i tu mamy 600. Dwa, cztery, sześć. Zdrowie, dwie stóweczki. Mamy. Tak, mamy. Bóle. Drogeria, no zaplanowałam 300. Ale co z tego wyjdzie? Ostatnio poszalałam, ale kupiłam dużo, bardzo dużo rzeczy na zapas. Na pewno będę miała wydatki w tym miesiącu z kategorii zdrowie, bo idę do apteki, a jak ja idę do apteki, to oj, 300. Zawsze coś tam wydam, wiadomix. Ale muszę kupić kropelki do oczu dla kota, bo ostatnio otworzyłam, bo rwiało mu oko, musiałam zakrapiać, a one mogą być tylko otwarte przez 28 dni. Mania 200. Więc muszę kupić drugie na zapas. Wrzesień. I tutaj też nie wiem, czy Mani nie zamówię przez internet i tej kasy nie wyciągnę, więc chyba wezmę drobny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu mamy 140, 160, 180, 200. Więc Mania dostanie takie drobne, bo szkoda mi ich po prostu wydawać, a jak mam
je schować, to wolę, żeby były drobne, bo później one się przydadzą. Moda, nic. Rozrywka też 200 zł. I ostatnia kategoria to jest nieplanowany i tu też pójdzie 200 w idę właśnie do fryzjera, słuchajcie, 10 się mówiłam, żeby podciąć i właśnie się zastanawiam, jak chciałabym na krótko. Już kiedyś miałam, znaczy niedawno. Teraz bardzo, bardzo mi się to podobało. Bardzo wygodnie było. Też z drugiej strony, no też lubię długie włosy. Nie mam dylemat. Właśnie mój kot się dobija do drzwi. Dobra, sprawdzę tylko, czy wszystko użyłam. Włożyłam, paliwo włożyłam, zdrowie włożyłam, mania, drapie małka, drogeria włożyłam, woda nic, a prezenty, bo ja zmieniłam prezenty, to jest już nasz fundusz. Nie mam jeszcze koperty, więc zrobiłam tylko takie wyzwanie, sobie włożyłam. Ale zrobimy tak. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pięć razy dziewięć to jest 45 razy 50. Pozwólcie, że użyję kalkulatora. Bo mój mózg nie działa. No, to jest duża kwota. Ale niech jest. Co my sobie tu zakolorujemy? Jakim kolorkiem? Teraz mam kolor do wyboru. Nie mogę się zdecydować. O, ten ledwo widać. Ale widać. I wrzucamy 150 zł, dlatego że w czerwcu mój teść ma urodzinki. Więcej prezentów ogólnie nie robimy, tylko wiecie, nawet iść na urodziny, to warto tam wziąć czy kwiatkę, czy wiecie, coś w szkle. Nie lubię z pustymi rękoma całkowicie przyjść. Dobra, są prezenty, jest rozrywka i są nieplanowane. I teraz ja muszę zobaczyć, ile tu zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sto, 200. Dobra, zrobimy najpierw wyzwania i zobaczę, ile zostanie. Jeśli zostanie, to wezmę na fryzjera, a jeśli nie, to wszystko rozłożę w wyzwaniu. To jest świetny plan. A ja jeszcze nie mam tu kasy na wyzwania. Zapomniałam, że ja sobie odłożyłam drobne z portfela. Totalnie o nich zapomniałam, nawet w poprzednim filmie. Jak gram gry. Dobrze, to sobie odłożymy. I tak, najpierw może wyzwanka cotygodniowe. Słuchajcie, ja mam tu takie rzeczy. To może wezmę tą stówkę. Tak, zrobię to. Ułożę sobie na fryzjerę. Bo ja myślę, że więcej za podcięcie nie zapłacę. A jeśli tak, to po prostu zawsze mam jakieś pieniądze, wiecie, w kopercie jedzeniowej czy coś przy sobie. Dobrze. Będzie hałas? Elegancko. Zobaczę, jak widzicie. Dobrze. Tu nie, tu zrobimy bliżej 15. Zajmiemy się tak. 52 tygodnie.
lichu wkładamy. A, napiszę sobie na statusie jeszcze. Myślałam, że wypłaciłam więcej kasy. No cóż. Drugi 09 plus 10, 360. Lepiej w tę stronę niż w drugą, nie? Zamknięte drzwi od sypialni, bo nagrywam w sypialni, w sumie w moim biurze i jest mi tak gorąco. O, w miesięcznym oszczędzaniu, wyzwaniu z sobą we wrześniu zbieramy po 9 zł tygodniowo, bo to jest 9 miesiąc. Co wy na to? O, jeszcze zrobiłam kropkę na paznokciu, no. No, drobne. Może tu są jakieś drobne. O, zrobimy właśnie tak. Tutaj zapiszę. Drugi 09 plus 9. Tu była czwóreczka. A tu coś za mało mamy wtedy w kopercie. Jeszcze muszę zobaczyć. 144, 153 powinno być. A nie. 153. Już włożę za ten piątek. Po prostu nie będę, wiecie, się cofać do tych wyzwań w tym tygodniu. O, tu jest pętka, jest. Okay. I wtorek tak samo, jutro mamy trzeciego. I teraz tak, chciałabym bardzo zrobić nowe wyzwanie, więc może zrobię je najpierw. To roczne oszczędzanie. O. Tam miałam jedną wpłatę w sierpniu. A teraz mamy wrzesień. Dobrze. I uwaga, bądź łaskawa. 40. Dobrze, niech będzie 40. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest, jest. I wrzucam kaskę. A to sobie wrzucę tutaj. Mamy pierwszą wpłatę w nowym wyzwaniu. W sensie pierwszą w tym miesiącu. I teraz zobaczę, jak jest to jest z kasą. Trochę tu tego jest, ale słuchajcie, muszę wstać. Po. Wyzwanie afirmacyjne chcę zrobić. Będę sobie losować. O jeny, przepraszam. I od tego, ile tu losuję, zależy, ile włożę w kolejnym wyzwaniu.
Dobra. Wyciągam sobie kartę. To już było. I jadę dalej. Nie patrzę i losuję kartę. Cieszę się każdym momentem obfitości, który manifestuje się w moim życiu. No pewnie, że się cieszę. 8 złotych. To była 18 karta. Nie pamiętam, którym ja to rysowałam. I 8 złotych wkładam. To jest wyzwanie od Stokrotnika, a w zasadzie od Eweliny, która prowadzi sklep, który się nazywa Stokrotnik. Bardzo ładne wyzwanie. I mamy już w tym wyzwaniu 28 złotych. No. Wspaniale. Dobra, i teraz tak, wracamy tutaj na kartę wrześniową. Sorry, ciągle pykam głową w ten telefon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To zrobimy tak. Raz. I dwa. I tu mamy 40 zł i nie widać, że w ogóle coś pokolorowałam. Więc zrobię to ciemniejszym. O. Teraz widać. To tu damy raz, dwa, trzy, cztery. Sobie ładnie zaczniemy. Ok. Statusem 645, słuchajcie, mamy. I na ten segregator to już jest wszystko, ale zrobimy sobie jeszcze z tego, bo ja bym chciała, słuchajcie, zrobić tutaj takie coś. W międzyczasie dołożyłam tutaj kilka złotówek, więc to mam skończone. To też mam skończone, ale to nie mam. I też bym chciała to skończyć. Więc ja sobie dołożę tu 8 zł. Koloruję przy Was, wybaczcie, bo już nie będę do tego po prostu wracać. I takim oto sposobem mam zakończone wszystkie moje mini wyzwanka na sierpień. Myślę, że spoko. Takie małe kwoty. Zawsze się coś uzbiera. Dobra, tu 8 zł wychodzi. Zabieram 2 i wkładam 10. I teraz możemy policzyć sobie, ile łącznie w tych wyzwaniach udało mi się tu uzbierać, w tych trzech. I tu mamy tak, 50, 70, 80, 90. Słuchajcie. 100. 5. Wyobrażacie to sobie? 3 mini piartki. Mini wyzwaneczka, fajnie, nie? I odkładam do mojej kolekcji i wykładam wrześniowe. Tutaj tą stóweczkę sobie schowam i się zastanowię, gdzie ją umieścić, bo jeszcze nie mam na to pomysłu. Czy zacząć to? A może sobie rzucimy? Jezu, sorry, znowu pyknęłam.
Nienawidzę tego stojaka, nienawidzę. Dobra, słuchajcie, dorzucamy kostkę. Trójka. Ja mam jakiś długopis. I sobie zakoloruję ten oto piękny listek. Liście miałam jakiś czerwony, może być czerwony. W końcu jesienny, nie? Oczywiście na karcie społeczności dla wspierających te wyzwanka już są dostępne do pobrania. A jeśli chodzi o zamówienia, to dodaję 3 takie właśnie mini wyzwania. Teraz mamy takie, czekam na jesień. Mamy powrót do szkoły, 1, 2, 3, 4, 5, razem 75. I mamy polowanie na jabłuszka z takim słodkim jeżykiem. I tutaj sobie wybieramy oczywiście, jaką kwotę tam chcemy. Ja dodaję te wyzwanka w takiej formie właśnie jednorazowej, papierowej do wszystkich zamówień powyżej 80 zł bez wysyłki, bez kosztu wysyłki. Ok. I 3 zł trzeba jeszcze włożyć. Obyście mi pisali w komentarzach. Nie wrzuciłaś. Wiem, czasem zapominam. Ryzykuję zdrabkę. Może też będzie dziś łaskawa. O, dyszka. Wspaniale. Tu mam kolejną zdrabkę, słuchajcie. O, to właśnie magicznego budżetu, ale tutaj też mogą być kwoty duże. To na razie nie. Ja ją może zacznę, jak skończę tom. Może tu sobie coś wrzucę. Co my tu mamy? 1, 2, 5 i 10. Jeszcze tylko zerknę, co tu mam. Aha, tu są te dodatkowe. A, tu są jeszcze od Justynki te wyzwania. Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy jednego ponczusia. Żeby było sprawiedliwie. To jest złotówka. Jedną babeczkę. To już mam razem 3 złote. Jedno ciacho. Tu mamy 8 złotych. Dobra, i dam jeszcze jedną babeczkę. Nie, ludziki tu są. Ol żółty. A, bo ja robiłam innym żółtym. No dobra. Sprawimy, żeby były wyraźniejsze. O, dobra. To mamy tu 18 złotych. Patrzcie, takim sposobem już prawie 5 dyszek jest w kopercie. Ok. I ja przejdę teraz do wyzwań od Justynki. I się zastanowię, co by tutaj zacząć. 40 złotych, 30 złotych. Zacznę tą 30, później zrobię 40 i tak dalej. Justynka, co by ci tu dać? Ja mam tu 5, 1. Tak będzie ok? Piątka. Jedynka. Jeszcze zrobię.
pięknych wyzwań dziewczyny robią. Naprawdę aż ciężko się zdecydować, powiem wam. Chciałabym robić wszystkie. Nie wpisuję statusu, bo to nie ma dla mnie znaczenia. I co my tu mamy jeszcze? Pozostałe wyzwania od Justynki też mam. Co ja tu w ogóle mam? Aha, mam tu też takie, co mogę wam pokazać, co też rzuciłam na karty społeczności Della wspierających. Takie przeróżne, czarno-białe. Każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. Tutaj mam jeszcze naklejeczki od magicznego budżetu. To sobie schowam. I co robimy? Be strong. Tak, lubię be strong. Ale tu mam duże, a tu mam piątki. Nie, zacznę to. Raz, dwa. Mam dwie złotówki. Żeby tu posmarować to, żeby było widać. Powiedzmy. Więc to też już sobie zaczniemy. O. Muszę wypłacić kasę, bo mam właśnie stówkę z Vinted. To sobie zrobimy 50 kopert. A tu mam, słuchajcie, 15 zł. To zrobię tak. Do tego włożę sobie dyszkę. Czyli zrobię 4 i 6. Zobacz, Justynka, jak ja pędzę z tym twoim wyzwaniem. Teraz będzie koniec. Ok. I jeszcze została mi piąteczka. Teraz zobaczę, cóż ja mogę z tym zrobić. Już wiem co. Tutaj sobie puszczę. I też zaczniemy. Widzicie, jak fajnie? A, to włożę na przód. Dobra. I standardowo takie drobniaczki, które są poniżej 50 groszy i mniejsze, ja sobie zostawiam na koniec miesiąca do mojego wyzwania pod tytułem Złomek. W zeszłym miesiącu dołożyłam prawie 6 zł. Spoko. Dobra. To by było na tyle, moi kochani. Jestem szczęśliwa, że mam to już zrobione. Że pierwsze oszczędności w tym miesiącu wpadły, nawet większe niż się spodziewałam. Zastanowię się, co zrobię z tą stówką i dam wam znać. Jest nawet więcej niż stówka, 105, nie? Na pewno włożę w jakiś cel, tylko muszę się zastanowić, który teraz będzie taki, że tak powiem, przodujący, bo jednak ten miesiąc będzie trochę lichy. No dobrze. Bardzo dziękuję wam za ten filmik. Mam nadzieję, że będzie się wam podobał. I co? Do usłyszenia w następnym. I czekam również na wasze filmiki. Kto jeszcze się nie zdecydował, bardzo proszę, decydujcie się, nagrywajcie. To naprawdę, naprawdę motywuje do jeszcze większego oszczędzania. Mówię wam to z autopsji i też z tego, o czym właśnie sobie tutaj z dziewczynami często piszemy i rozmawiamy. Także zachęcam. Pozdrawiam serdecznie, przysyłam buziaczki i pa, pa.